Hello, tu Arpe. Mamy kolejny odcinek do naszej gry. Tym razem desant nam się udał. Udało się wszystko idealnie. Podzieliłem na paczuszki, jak to wygląda. A wygląda bardzo dobrze. Co zrobiłem? No to po uwolnieniu tutaj tego desantu w tym miejscu rozpoczął się atak. Podzieliłem paczki na mniejsze tutaj jednostki, te dywizje. Na przykład dałem sobie 13 artylerii, 8 czołgów. Drugi skład też ma 13 artylerii, 7 czołgów. No i tak po połowie to zrobiłem. No i rozpocznie się tutaj ostrzał wszystkich jednostek. Za 17 minut rozpocznie się na tą szósteczkę wroga. Oprócz tego to też w sumie zaraz powinno paść. Tak mi się wydaje, ten czołg, niszczyciel czołgów. Później tą jednostkę przesuniemy, żeby prowadzić ostrzał dolnych wojsk. Przeciwnik jest aktywny. Tutaj rozwaliłem moimi myśliwcami bombowce marynarki przeciwnika. Teraz wycofuję, sprawdzam, czy gdzieś coś nie ma. Tu widzimy dwa czołgi lekkie, jednostkę przeciwpancerną. Nie ma co prowadzić ostrzału przez bombardowanie tymi myśliwcami, tylko gdzieś indziej dalej sobie, powiedzmy, polecimy tutaj sprawdzić, czy coś jest. Taki skaucik naszych myśliwców. To jest, prowadzi się wyżej ta jednostka. Tam jest niszczyciel, więc w sumie zostawimy go na razie w spokoju. Kto wie, czy on gdzieś tutaj nie próbuje coś zaatakować, no ale na razie tak walczymy. Uciekamy też tym pancernikiem, ponieważ uderzyłem, to jest komputer nieaktywny. Uderzyłem w niego, no i wycofujemy się, żeby naładować moją grubą Bertę i później znowu przywalić tutaj te jednostki. No i tak mówiłem, podzieliłem na te oddziały, podzieliłem również artylerię tą zwykłą. Tutaj w komputera będzie uderzała za 6 minut. Ten skład, no to jest troszkę dłużej, ponieważ idzie tutaj niżej. Ma więcej drogi, to są powolne jednostki. To nie jest takie wszystko szybkie. Ale oprócz tego, to jeszcze mamy czołgi do przejmowania. Przejmujemy te prowincje, tutaj też powinniśmy łatwo przejechać. Co to to jest? 10%, więc odpadnie od jednego uderzenia. Się dzieje naprawdę, cały czas coś się dzieje. Aha, teraz co ja robię? Zobaczcie, też jest transport samolotów. Cały czas transportujemy samoloty, wykorzystujemy to lotnisko, po prostu przez to lotnisko nam skakują i coraz niżej nasze samoloty. Trzeba mieć pod uwagę, że musi być to samolot lotniskowca, czyli odpowiedni poziom też wymaga. To jest trzeba czwarty. Jak mnie pamięć nie mieli, gdzieś na tym poziomie muszą być rozwinięte te samoloty. Wtedy one mogą transportować się właśnie przez takie lotniskowce. No i ja tak tutaj będę cały czas ostrzeliwać, bombardować co gdzie idzie. Tu też mamy troszkę do roboty, czyli w teorii już wiem, jaki typ jednostek wyślemy. Na razie nie widzę za dużo myśliwców wroga, czyli znowu kolejna paczka bombowców taktycznych, jak tylko to się rozładuje. Sprawdzamy, tu też pilnujemy oczywiście te porty. Czy gdzieś jakiegoś okręta nie ma przyblokowane podwodnymi. Z mojej strony 7 podwodnych. Jeszcze w rezerwie mamy 9 niszczycieli. No i gruba zwierzyna pracuje, bombarduje jak się tylko da. Ile tutaj nam zostało? 2 minuty do ostrzału. To powinno chyba paść, mi się wydaje. Przy tym jednym. No ale jak nie, to zostanie tylko troszkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Później tutaj wrócimy. Ale uwaga, nie jest tak wszystko kolorowo i różowo, ponieważ tutaj niestety, ale karuset obrywa. Zobaczcie, ile przeciwnik zgromadził tych sił. Nie wiemy jeszcze, co tutaj się znajduje. Za jakiś czas to się pojawi. Ta artyleria jest ulepszona na maksymalny poziom, ma bardzo dużo zasięgu ataku, 80. No i wykorzystuje ten zasięg do walki właśnie z karusetem. I karuset atakuje, fakt, że ten czołg tutaj średni, no ale obrywa dość mocno z jednostek wroga. Jest tutaj ogromna paczka. Texas ma bardzo dużo tych jednostek. Lotnictwo jest za daleko, za długo to trwa budowa tych lotnisk. No i niestety, ale nie wygląda to tak do końca za dobrze. Jeszcze szpiedzy nam wykryli część jednostek brytyjskiej Kolumbii. I tak to wygląda. Nie jest za ciekawie. To później wróci oczywiście do mnie, jeśli zostanie wyparty karuset. Tak te siły wrócą i rozpoczną atak na mnie. Ale uwaga, ja też na to mam pomysł. Mamy tu troszkę tego sprzętu. Wydaje mi się, że jest troszkę mniej niż przeciwnik tutaj zgromadził, ponieważ część moich jednostek ląduje tutaj w Holandii po podbiciu tej Wielkiej Brytanii. Też muszę zostawić 5 czołgów. No i w sumie teraz mam taki dylemat. Albo
sobie będziemy klepać tego komputerka, albo też to wycofamy na front, więc jeszcze nie wiem, co zrobię. Zależy też, co się pojawi u przeciwnika. Trzeba wziąć pod uwagę, że ta paczka ma 16 działek przeciwpowietrznych na drugim poziomie, no ale to już jest to może nie jest tak aż duży ten na drugim poziomie, nie? Ale to jest liczba 16. Więc tutaj naprawdę, jeśli aby tak dźwignął jeden poziom więcej, no to już zabolą bombowce taktyczne. No i ten zasięg i ładna paczka, powiem tak, ładna paczka. Trzeba wziąć pod uwagę, że to też ma 80 zasięgu. To tak jak moje te jest, udało się. Też mają 80, artyleria moja samobieżna też ma 80. Czyli tutaj jest wyrównane. Udało się rozwalić. O, kolejna szósteczka. To musimy zniżyć. I teraz jak to zniżyć, żeby to było odpowiednio? Musimy sobie to nastawić. O, w taki sposób. Mamy to kółeczko. Zatrzymie się i to będzie bombardować 40 minut. Czyli w teorii mógłbym, co jeszcze mógłbym zrobić? Podzielić. Tak, tak i tak. Żeby przejąć tą prowincję. I rozpoczniemy bombardowanie znowu tego. Tymi myśliwcami musimy wycofać. Nie możemy ich tak zostawić. Możemy sprawdzić co najwyżej, czy gdzieś tutaj czegoś nie ma. Tutaj dalej nic nie ma. Głębiej troszkę. I to nam został na ten widok. To też dobrze. Kolejny ten. Zobaczcie, leci kolejny. Musimy wycofać. Ponieważ jest w drodze kolejny bombowiec z marynarki. Trzeba go trącić. Dlatego też wycofujemy myśliwce. No tutaj dzieje się cały czas. Przeciwnik jest aktywny. Walczymy. Dobry moment na nagrywanie, ponieważ dwie strony są aktywne. O to nam przecież chodzi. Bombowce taktyczne wracają na swoje miejsce, czyli tutaj. No i ładnie będzie oszczał. Później tymi ogromny zasięg. Zobaczcie, naprawdę. Świetny zasięg. Czyli jesteśmy w stanie z tego lotniska wszystko tutaj bombardować. Nowy raport. Okręt podwodny w Barcelonie. Produkujemy kolejny okręt podwodny. Te okręciki nam się przydają i wysyłamy go na front. Wyślemy go tutaj. Już jest w drodze nasz okręt podwodny. No i szybko idziemy na dół. Co tu się dzieje? Tu na razie spokojnie. Zaraz mnie ciekawi, jakie jednostki jeszcze wyjdą. No co Texas jeszcze pokaże. Ale bardzo dużo ma tych surowców. Ktoś go tutaj wspiera dość mocno. Jeśli chodzi o surowce, no bo produkcję ma, tu można zobaczyć w szpiegowaniu. Że Texas ma bardzo dużo, jest, mamy Texas, bardzo dużo ma tutaj tej produkcji artylerii, zobaczcie, artyleria, niszczyciele, bombowiec z marynarki, artyleria, niszczyciele, samoloty, czołgi, no dużo, no naprawdę jestem w szoku, jest produkcja ogromna, wszystkie fabryki mu chyba pracują, więc ktoś musiał mu coś dosłać, bo to jest niemożliwe, żeby tyle produkować. No w teorii jest możliwe, no ale to trzeba mieć zapasy, a przy ostatnim skanowaniu to cały czas kolejna produkcja, zobaczcie. A przy ostatnim skanowaniu było tak, że on nie miał ropy. No to skąd nagle się wzięła taka produkcja? Musiał mu ktoś dosłać i uruchomić tą produkcję. Dobrze gra, jest aktywny. To dobrze w sumie jest. Zobaczymy, jak tutaj się sytuacja rozwinie. Może będą jakieś ciekawsze bitwy. A się sobie latamy, sprawdzamy. Kolejny czołg. No będzie wszystko bombardowane. Już wiem, jakie paczuszki będę wysyłał. Samolotów. Dobra. Za ile uderzy tutaj nasz oddział? Za 10 minut, 9 minut w sumie rozpocznie się bombardowanie tej szósteczki. Na kolejną przygotowujemy się. O, tutaj już się zaczęło. Artyleria ta zwykła bombarduje. Padła tam jakaś jednostka. Została jedna jednostka przeciwpowietrzna. No i poczekamy, aż to zbombardujemy. Później wejdziemy sobie głębiej. Bo zrobimy taki sposób, głębiej sobie wejdziemy tymi jednostkami. Prześlemy sobie tak czołg i tymi dwoma na przykład tutaj. O. To jest wszystko też w fortyfikacji, można zobaczyć, że fortyfikacja drugiego poziomu. Wiesz, ten oszczał troszkę potrwa. Mamy osłonę oczywiście tych moich desantów, czyli tych jednostek. Cały czas dosyłamy nowe siły. Są też gromadzone tutaj moje wojska rakietowe. Ponieważ nie wiemy, czy tutaj ta paczka nie wróci później. Dobra. A co się dzieje u mnie na przykład w badaniach? No to badania pancernik 5 poziom i myśliwiec 6. Mamy maksymalnie, zawsze musi być coś maksymalnego. Albo
artyleria samobieżna, albo ta artyleria taka zwykła. No to musi być full, bo możecie zobaczyć na przykładzie Karuseda tutaj na dole, że jak co daje większy zasięg przy bombardowaniu. No to jest po prostu później pogrom, nie? Dlatego tak ważny jest ten zasięg tych jednostek, żeby to zrobić w pierwszej kolejności. Okręt podwodny też nie wiem w sumie, gdzie on będzie płynąć. Na razie sobie tam stoi, znaczy okręt podwodny to jest niszczyciel. Jedna jednostka. Ok, idziemy dalej. Oprócz tego jeszcze wam powiem szczerze, że rozpoczęła się też tutaj walka na drugim froncie. I też tutaj się dużo dzieje. Mamy tutaj Vixę oraz Igasa. Igi się tłucze równo z Uralem Północnym. Tu możemy zobaczyć, że są ofensywa jakichś jednostek. Jedna paczka, tu jest druga paczka. No ale mamy blok obronny Igasa. I samoloty też są w drodze. Tutaj też zostało zbombardowane. Kolejne jednostki. Przeciwnik, jakaś potyczka wręcz. Biją się równo. Igi próbuje. No i mamy stolicę. O, ta stolica zostanie podbita. Jest tylko jeden myśliwiec. To jest za mało. Dlatego Igi sobie to podbije. Stolica Urala padnie. Z tej strony i czołgi. Jakieś manewry wojsk Urala Północnego. Ale nie, nie. Igi tutaj ładnie. Ładnie to rozwali. Tych samolotów ma dużo. Kolejne są w drodze. Dlatego też Igi pociska we wroga, jak się tylko da. Zaatakował też tutaj kolejny tutaj Ruska. Widzimy, pracują samoloty, pracuje artyleria. No i też jest podbijany tutaj bot akurat z tej strony od Igasa. Igi wysyła część wojska na tą stronę, tutaj na Islandię. Ponieważ no nie wiemy, czy przeciwnik jest aktywny, podbił te wyspy, więc mógłby jakimś desantem ruszyć na tą Wielką Brytanię. Dlatego też tak bardzo nie wiem, co zrobić z tymi jednostkami. W teorii przydałyby mi się na froncie, a z drugiej strony zawsze istnieje ryzyko, że przeciwnik wejdzie w plecy. Dlatego część marynarki tutaj nowych jednostek, które są produkowane w Wielkiej Brytanii, będzie tworzyło ścianę tą defensywną, taką jaką tu widzicie, ścianę jedną. U mnie będzie troszkę inna ta ściana. Ona musi być stworzona, bo nie wiemy dokładnie, co przeciwnik wyśle. Dlatego też boję się tych jednostek wycofywać, żeby nie męczyć się później z powrotem na tym terenie. No w teorii chłopaki mogliby mi wysłać samoloty później do obrony, ale też jest ten front cały rozpoczęty. No, a my nasze samoloty przesyłamy w tym kierunku, żeby zniszczyć tutaj wszystko, co się tylko da. O! Zobaczcie, gdzie leci. Musimy to przestawić. Za 2 minuty będzie. Nie wiem, czy on zaatakuje. Chyba zaatakuje. Czyli w teorii musimy dać patrola, bo on będzie atakował mojego okręta podwodnego. Musieliśmy to zmienić. Też mamy jedną jednostkę jeszcze wykrytą. No i dajemy dalej patrol. No, na przykład tu. Niech sobie poleci. Szybko idziemy na ten front, któregośmy skończyli. Uwaga! Tu była też jedna taka duża w tej prowincji potyczka. Vixa wysłał bardzo dużo tych samolotów, one są ulepszone. Wysłał w ten rejon i przeciwnik, akurat brytyjska Kolumbia, miała tutaj dość dużą paczkę. No to się działo w nocy, więc w sumie jak wstałem, to tu zostaje ze 3-4 jednostki. To zostało wszystko zbombardowane. Ja wam co najwyżej mogę pokazać tutaj w gazecie, w statystykach, no bo czasami takie rzeczy się dzieją się wtedy, kiedy ktoś śpi. Dlatego też, no taka jest gra. Niektórzy to wykorzystują, w nocy siedzą, gdzieś wyślą, ktoś zostawi paczkę, zapomni, nadleci lotnictwo i to wszystko jest rozwalone. Tu możemy też zobaczyć, że Habra atakuje jakimiś jednostkami. Pojeje tutaj takie większe paczki po 12. Tak za bardzo tutaj nie widzę. Wszystkie siły to są głównie Vixy. Pracowałem tutaj wszędzie samoloty. My co najwyżej możemy tylko w gazecie zobaczyć. Ja tą gazetę oczywiście włączę. Tak wygląda front tutaj, jeśli chodzi o Habra i tą brytyjską Kolumbię. Dobra, wracamy tutaj teraz do nas. Bo nie wiemy, czy przeciwnik... A jednak nie. Zobaczcie, zmienił patrola. Więc my też zmienimy patrola. Mogę go w każdej chwili też zaatakować. Ale to bym wolał... Gdzie on ma zasięg? Do mojego... Na pewno mojego lotniska nie ma zasięgu. Sorry, mógłbym go zaatakować tutaj. Ale czy zaatakujemy go, to nie wiem. Pod warunkiem, że te samoloty wrócą mi. O właśnie, wtedy mógłbym zaatakować. Wyślemy tutaj jeszcze jedną paczkę tych myśliwców. Bo to nie ma za dużo. To do pracowania
dla bombowców taktycznych. Kolejne tutaj lecą. Ile nam zostało do uderzenia? 3 minutki do rąbnięcia tej szósteczki. Możemy zobaczyć, ile zostanie to już uszkodzone. Ile to było? 3 minutki, tak? Tak, 3 minutki, dobra. To idziemy szybko do gazety. Jak wygląda gazeta? No, tu się dużo dzieje. Więc tą gazetę wam mogę pokazać. Podniejsza armia świata. Też ładnie wygląda. Dobra, lecimy teraz. Co po południowej stronie, jak tylko rozpoczęła się inwazja, to zaczął tracić kolejne niszczyciele. Przeciwpancerne, niszczyciela czołgów, którego widzieliście, jak rozwaliłem. Libia, południowe stany, to jest ogromna moja przewaga po prostu. Idąc dalej, Archangelsk to jest komputer, tam nie ma co pokazywać. Ural północny, Arabia, to jest właśnie z tym Uralem ta wojna. Wiksy też traci ten Ural, to Wiksy, a czy Wiksy, Igas. Arabią gra Igas. Igas właśnie niszczy te Habro. Habro traci trochę tych jednostek. Moje statystyki z Teksasem, no i Teksas traci tutaj głównie właśnie te bombowce marynarki, co wam mówiłem, to podlatywałem tymi myśliwcami, no i te bombowce marynarki, one padają, no po prostu atakują moje okręty podwodne, no i teraz niż mamy kontrę NATO, czyli myśliwce, no i tymi myśliwcami właśnie to popadało, jak tylko wstałem, tak zacząłem to niszczyć. 4 bombowce marynarki rozwalone. Maranhao południowe to jest co innego. Pakistan, Arabia. Idziemy dalej, Libia, to jest moja potyczka z tym botem. A Sudan Północny, to Karuset, który teraz dopiero co straci tą artylerię jedną tam przy tym oszczale. Jak się ruszy, to ucieknie. Mamy Pakistan, no to już było. O, Brytyjska Kolumbia, zobaczcie, to właśnie to chciałem wam pokazać. Zobaczcie, ile on stracił. Artyleria, piechota, czołg lekki. To wszystko jest, że tak powiem, no to co Brytyjska Kolumbia zrobiła, nie ma tutaj jednostek przeciwpowietrznych. Jest artyleria, jest piechota. No i to jest właśnie ten błąd. Robią paczki, oprócz tego co oczywiście gra Teksasem, bo ten Teksasem to ma te przeciwpowietrzne, więc tam chłopak gra świetnie. Ale tutaj Brytyjska Kolumbia, no zawaliła, no przecież Wiksa ma dużo lotnictwa, a on zobaczcie, artyleria, piechota, artyleria, czołgi lekkie. No to nie tak. I to wszystko potracił właśnie przez bombardowanie tych samolotów, co wam tam pokazałem. Dobra, my musimy wrócić, ponieważ tu zaraz rozpocznie się bombardowanie, a o to nam chodzi. 38 sekund, w teorii możemy to zatrzymać. 6 jednostek. I zostały 3. Jest to konkret? Jest konkret, naprawdę konkret. Konkretne uderzenie, a to wystarczyło tylko 13 takich działek ulepszonych i 3 jednostki siadły. Ja to zatrzymałem, no bo już to było w zasięgu, więc tak daleko, aż nie musiałem tymi jednostkami jechać. No i ładnie E3 siadły. To nam tutaj wraca. To też będzie prowadzony tutaj ostrzał z tej 20 znowu. To chcemy rozwalić. Tak to wygląda. Dobrze to wygląda. Poczekamy jeszcze, jak bombowiec taktyczny rozwali tylko tą artylerię. Mógłbym zrobić z ataku, ale nie chcę, ponieważ musimy to zaraz przestawić tutaj na te pozostałe jednostki. Jak tylko nam dolecą bombowce, tak znowu to rozpocznie się bombardowanie. No i co on robi? Na razie tutaj będzie patrolował. Moje są już w locie. Jest wyżej. Znowu musimy go troszkę, bo jeśli te... Powiem tak, jako atak by dało radę. W teorii, ja tylko nie wiem, czy go rozwalę przy ataku. A mógł być problem, bo później zacznie atakować goły wesoło moje podwodniaki. Jak tylko doleci jeszcze te skrzydło, tak wtedy go od razu zaatakuje. Nie będę robił z patrolu. Ale na razie musi być taka... Gra w kotkę i myszka. Co tu mamy? 7 jednostek. Dobrze widzę, tak. 7 jednostek Maranhao na mojego bepsztyka ciśnie. Okej, to wycofujemy, tak. Tutaj mam jeszcze 3 pancerniki. Musimy się pobawić troszkę z tymi jednostkami. Maranhao to jest tutaj ta reszta takiego nieaktywnego bota. Dobra. No, tak to na razie wygląda. Gazetę klikamy sobie. I tu te straty tego Teksasu. Czołg średni, czyli to czołg średni to uderzył ktoś inny. Czołg średni uderzył nam Karuset tego Teksasa, co rozwalił. Bo te bombowce są moje, a to jest od Karuseta. No i tutaj straty tych południowych Stanów. Dobrze to wygląda, naprawdę dobrze to wygląda, no ale mamy cały czas tą potyczkę. Nie wiemy, co przeciwnik się tutaj wyciągnie. I padł ten czołg. Tu widzimy jeden pojedynczy. 19 czołgów jeszcze jedzie, to czyli w teorii
Karuset powinien już bombardować to. Tą dziewiętnastkę. No, zobaczymy. Przydałyby się też te jednostki, naprawdę. Te samoloty mimo wszystko zrobiłyby porządek chociaż z tymi tutaj jednostkami. Trzeba czekać, aż karuset będzie aktywny. A to stoi sobie na patrolu. No i super, mój myśliwiec już jest na patrolu. I za po 15 minutach on go uderzy i dość mocno tutaj straci. No, my możemy też atak zrobić, jak tylko myśliwce nam zmienią stronę. One szybko się przesuwają. Czym wyższy level, to też one są szybsze. Ta gra wtedy przyspiesza i elegancko o to chodzi. Dobra, no tak wygląda mój desant. To będzie desant, część druga, no bo jesteśmy już wyładowani, więc tam takie przygotowanie, a tu trwa ostrzał tego wszystkiego. Tu zobacz jeszcze mam paczkę 34 jednostek. 17 przeciwlotniczych, 5 piechoty, 12 przeciwpancernych, więc to w razie czego, jeśli bym je zepnął, no to też jesteśmy w stanie to odesłać. Na razie w taki sposób gramy, ponieważ no, musimy przetransportować nasze samolociki, żeby lotnictwo też mogło pracować. To wszystko czeka w kolejce. Ale zwiększymy przepustowość tego przesyłu tych samolotów, jak tylko dołączy jeszcze lotniskowiec za 6 godzin w tym miejsce, no to wtedy one są ulepszone. 4 jednostki dodatkowo jeszcze moglibyśmy przesyłać tą drogą. Na razie po prostu chcemy tutaj utrzymać ten przyczółek, rozwinąć się, może takie fajne takie lądowanie. Dobra, kończymy ten odcinek. Dużo, dużo klepie. Powiem wam tak, jak to będzie wyglądało. No to zostanie tutaj rozbite bezproblemowo. Z samolotami jakieś pojedyncze jednostki też rozwalę. No i szczerze powiedziawszy, kolejny. Coś tu jeszcze się pojawiło. Następny okręt. No, no. Szykuje się jazda. My tutaj mamy dwa pancerniki. Tu musimy dwa pancerniki wycofać. Gdzieś wpakować tą paczkę, żeby tutaj wyszła kolejny okręt. Czyli prawdopodobnie z tego portu. Bo tu mamy bazę marynarki, czyli tu. I tu musiały dwa świeżutkie okręty wyjechać. Dlatego też to tutaj jest. No okej, poczekamy sobie. Jak to się wpakuje, jak to wyjdzie jako paczka, to będzie w porządku. Niech to się wpakuje na te okręty podwodne. Też te okręty to rozwalą. Ale nie wiemy jeszcze, co to tam będzie, no, jak on to ustawi. Dlatego też tu będziemy manewrować tą paczką. Na razie musimy się zająć tym. No jest tutaj, jak można zobaczyć, roboty troszkę. No, no walka na całego. Tutaj się dzieje dużo, bo mamy jeden front. Właśnie te kluczowe bitwy teraz. Jeden front mamy i tutaj mamy jeszcze drugi front. Też kolejne jakieś jednostki. Tak od Habra idą. Nie wiemy dokładnie. No, tu mamy lotnisko brytyjskie. Ona też ma sporo lotnictwa, więc sądzę, że jak tylko. No tutaj powiem wam tak. Ja zawsze nie lubię tak do końca osoby, które grają ze mną, a na przykład nie mają lotniska. No, to chłopak wybudował, ale na początku nie było tych lotnisk. Habra nie zrobiła lotnisk i przyblokował troszkę tą brytyjską Kolumbię. Jeśli chodzi o lotnictwo, no bo teraz dopiero są te lotniska, tak tego nie było. No, tu też są kolejne. Dopiero to porobi, widocznie musiał tam napisać albo coś, że te lotniska się pojawiły. To też jest obserwowane, czy ta Korea coś zrobi, jeśli się tylko ruszą te jednostki. Tak momentalnie część wojsk będzie musiała zostać wycofana, żeby z tą Koreą powalczyć. Nie wiem jeszcze, co ta osoba zrobi. Na razie jest obserwowana, no i Igi też coraz mocniej uderza w prawo. No jak tutaj przebije się przez to, tak dalej, tak będą próbowali na tą Kamczatkę, później na Alaskę. Ale to jeszcze potrwa. Te trudne walki są przed nami, a bo w sumie aktualnie trwają, bo nie wiemy, co wystawi przeciwnik. Tutaj co mamy? No nic się nowego nie stało. No cały czas sprawdzam, czy gdzieś tu jakieś manewry, ale nie, to stoi. I dobrze, że stoi. Zostanie uderzone przez moje myśliwce. A kolejny już, jak coś, to mógłbym atak zrobić nawet. I teraz mogę zrobić atak. To jest zasięgu, to jest kółeczko. Zrobimy sobie tak. I mamy jako atak. I te myśliwce już po prostu zaatakują przeciwnika. Niech tak będzie. Mamy trochę czasu wolnego, więc w taki sposób. Dobra. Ja tutaj walczę dalej. Jak coś byłoby, jakaś większa potyczka, albo na przykład moje rakiety by ruszyły. Zsunął mi się ekran. Gdyby moje rakiety tutaj zaczęły bombardować, albo coś by się działo tutaj z tym głównie, no to wtedy też chycę za nagrywanie i pokażę wam to, jak się zmierzę z taką paczką. Bo wcześniej czy później, jeśli zostanie wyparty tutaj karuset, no to ja z tym będę tutaj po prostu walczył. A do tego jeszcze potrwa czasu, muszę się rozbić swój obóz tutaj, że tak powiem, i pomyślimy, co dalej. Dobra.
Bawcie się, ja dalej uciekam do gry. Dzieje się, dzieje się. Czekajcie na kolejne odcinki. Cześć.